W sobotę 11 czerwca w klubie Blady Świt w czeskim Cieszynie odbył się koncert charytatywny dla Dorotki. Pomocne granie. Zagrały dwa zespoły, Centrum Band z Żywca oraz Pytki Doś z Wisły. Jesteśmy po tej pierwszej części, mocne rockowe brzmienia. Jak Wam się podoba? Dobrze się bawicie? No, myślę, że tak, że no, super. Też. Dorotka, jak się bawisz? No bardzo dobrze. Zgrzałaś się nawet, tak. Nie? Tak. No. Pod sceną tam świrowała i fajnie było, nie? Tak. Tańczyłaś? Tak. Podobało Ci się? Tak. Super. No i właśnie, no i też ten koncert dla Was przede wszystkim, to tu Dorotka jest dzisiaj najważniejsza. Chodzi o wsparcie, na jaką Wy pomoc, jakie wsparcie liczycie, na, czego potrzebujecie? Dorotka od urodzenia w sumie choruje na F1. Problemy zaczęły się od 2016, po drugiej ciężkiej operacji, dowiedzieliśmy się, że będzie coraz ciężej. Guz nie chce odpuścić tak naprawdę i rośnie razem z Dorotką. Jedyną szansą jest na zatrzymanie guza tak naprawdę specjalny lek dla Dorotki, który kosztuje 3 miliony złotych. Miesięczny koszt jest 80 tysięcy miesięcznie, przez 3 lata przynajmniej. Więc dlatego ten koncert też jest też otwarta zrzutka na się pomaga. Tam zbieramy też pieniądze dla niej, bo sami nie damy rady takiej kwoty uzbierać. Właśnie, to spora kwota, jest o co walczyć. Wy tam aktywnie działacie, widzę różnego rodzaju zbiórki, licytacje. Mamy stronę licytacyjną, mamy taką stronę, tam Armia Doroty, tam wszystkie informacje o Dorotce można znaleźć. No wiem, no licytacjami się zajmujemy, no i gdzie się tylko da, to staramy się no coś działać. Czyli na chwilę obecną te 3 miliony Wam są potrzebne, tak? 3 miliony. To jest lek, który może zmniejszyć guzy, to nie jest na wyleczenie, bo to choroba jest nieuleczalna, to jest na zmniejszenie guzy o ileś procent, nie? No i wiadomo, no i potem mogą być kolejne koszta, operacje różne jeszcze dodatkowe, nie? Bo to nie wiadomo co, ten lek jest i tak eksperymentalny, nie? Że nie wiadomo co po tych 3 latach, co się wydarzy, no. Że to jeszcze nie jest sprawdzone dokładnie. Bo oprócz leku to Dorota musi przejść operację. Bez tego nie obejdziemy, nawet jak lek zostanie podany, Dorota musi przejść ciężką operację czaszki, oczodołu, więc to też jest koszty, dojazdy, wszystko, więc i tak przez 9 lat sami radzili sobie, sami, bez żadnej pomocy. Nie poprosiliśmy o pomoc, ale teraz jest potrzebna nam pomoc, no, tak naprawdę. Trudno się przełamać, tyle powiedzieć. Dokładnie. Ten wstyd, to proszenie tych ludzi o te pieniądze, to jest takie przełamanie tej naszej bariery, żeby poprosić o tą pomoc. To było najgorsze. Bo ten hejt też tam, gdzieś tam był, ten, ale jakoś tak nie było tak mocnego. Ale no zdarza się i to trzeba się przełamać, poprosić ludzi też tak olać tych, co tak za przepraszam powiem, chcą przeszkadzać, bo są tacy ludzie, co przeszkadzają, ale nie tak bardzo, na razie nie spotkaliśmy się z tym takim mocnym hejtem, ale się zdarza, że się tam zdarza. Ale mam nadzieję, że więcej jest właśnie tych pozytywów i tych ludzi, którzy faktycznie chcą pomagać i ten dzisiejszy koncert, to spotkanie jest tego przykładem. Tak, dokładnie. Poznaliśmy Martę, Łukasza, Marcina, to dzięki nim ten koncert się odbył. No a Dorotka, ty jak się świetnie bawisz, no to jest najważniejsze. Może pozdrowicie tutaj też naszych widzów i też... Pozdrawiamy? Pozdrawiamy naszą Limar, która prowadzi licytację, Marzenkę, która jest świetnym naszym takim obrońcą tej licytacji, ona tam wszystko prowadzi. To naprawdę fajna dziewczyna, prowadzi licytację. I chyba to wszystko, no. Więcej informacji znajdziecie na się pomaga. Tam jest zbiórka założona, zweryfikowana przez Serce dla Maluszka. Dorota też jest w fundacji, którą nie kłamiemy, że potrzebujemy pieniążków na leczenie. Wszystko jest legalnie. A ja trzymam kciuki. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Dziękujemy za koncert. Pozdrawiamy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.